Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Jak taką też? Tworzyliście już tu w Lachti, które najgorsze? No dzisiaj zdecydowanie było najtrudniej, ale dobrze, że ten trening się odbył, dobrze, że mieliśmy możliwość poskakania. No i popracowania. Lepiej się skacze w deszczu, czy w takim mokrym śniegu? Najlepiej to mi się skacze, jeżeli jest piękna pogoda, mroźno i tory są szybkie. No ale z takich się miałeś do wyboru, deszcz albo mokry śnieg, to co? Jedne i drugie sobie były trudne. Dzisiaj miałem problemy z pozycją najazdową właśnie przez wolniejsze tory. Trudniej mi było utrzymać dobrą równowagę, ale przynajmniej wiem, na czym mam pracować, czego się spodziewać w takich warunkach, także... Wiedza jest podstawą. A powierzchnia na tych torach jest przynajmniej stabilna, czy tam się porobiły jakieś wybrzuszenia? Tak? Nie jest. Nie ma żadnych wybrzuszeń, jest w miarę równo, natomiast tak jak mówię, są momenty, w których te tory są trochę wolniejsze, przez to, no mówiąc naszym slangiem, łapię trochę w torach. Ciężko sobie wyobrazić taką rywalizację przy takich warunkach jutro, nie? Wszystko się może... No, bo jeżeli tak będzie, no to cóż, ja jedyne wyjście, jakie mi... przychodzi do głowy, to po prostu oddanie normalnego skoku, taki jaki potrafię, najlepszy w danym momencie. No i tyle. A przy takim wolnym torze... Tak jest, przyjechał. Przy takim wolnym torze, jak się jedzie dłużej, to jest, się dzieje trochę w slow motion wtedy, zanim dojedziesz do tego progu? Nie. Można się zniecierpliwić? Nie, to nie jest tak. My nie czujemy, że jedzie po prostu... że jedzie wolniej, tylko że nie jedzie szybko. No nie wiem, jak to nazwać, no po prostu no prędkość, jeżeli jest pół kilometra czy kilometr wolniej, no to tego się nie odczuwa, natomiast czuć, jeżeli tak przytrzymuje trochę. O tak, jest większe tarcie. Kamila, jak spędzisz na ostatni wieczór? Jakaś specjalna koncentracja? No to nie jest mój ostatni wieczór, także spędzę go normalnie, tak jak przed każdym innym konkursem. A jak spędzasz takie wieczory? No staram się po prostu przede wszystkim odpocząć, zrelaksować. No dzisiaj nie będzie zbyt wiele czasu, zanim zjemy, zanim wrócimy do domu, zanim się wykąpię, położę i tak dalej, no to minie trochę czasu. No ale jeżeli będzie tego czasu jeszcze odrobina, to albo książka, albo jakiś film, albo trochę muzyki. I do spania. Wczoraj udało się odpocząć? Słucham? Udało się wczoraj odpocząć? Tak, odpocząłem, czuję się dobrze, dziękuję.